Zapraszamy na ostatni przed wakacjami odcinek Szołżaka. Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Co w programie? Dyplomy na wecie. Czy warto studiować kierunek zamawiany? Sztuka metafory w starej kotłowni. Anna Maria Wesołowska. Teatr Kloszard zaprasza na festiwal. Jubileuszowy koncert zespołu pieśni i tańca Gortowo. A teraz skrót wydarzeń. Rozpoczęła się rekrutacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Wszyscy kandydaci na studia mogą rejestrować się za pośrednictwem strony internetowej Uniwersytetu www.uwm.edu.pl. Na stronie Uniwersytetu znajdą też wiele potrzebnych informacji. Każdy kandydat na studia może także udać się do punktu obsługi kandydata znajdującego się w Bibliotece Uniwersyteckiej lub skorzystać z infolinii rekrutacyjnej. Za nami 56. Kortowiada. Ponad 15 tysięcy studentów wzięło udział w paradzie wydziałów. Największe juwenalia w Polsce to stały punkt każdego roku akademickiego na UWM. Blisko 400 osób wystartowało w drugim biegu uniwersyteckim. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji. Bieg był transmitowany na żywo w Telewizji Polskiej. Na kortowskim stadionie pojawiły się gwiazdy sportu i telewizji. Półmetek dla studentów kierunku lekarskiego. Na Wydziale Nauk Medycznych UWM odbyła się ceremonia białego fartucha. Podczas 16. Święta Uniwersytetu promocje doktorskie odebrało 108 osób. Prorektorzy polskich uczelni technicznych spotkali się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. My też jesteśmy w obszarze uczelni technicznych, mamy przecież kierunki techniczne i uczelnie techniczne spotykają się dwa razy do roku. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 roku. Będziemy mówić o problemach związanych z pracami, które mają polegać na dostosowaniu się do tych zapisów. W sposób przyszli lekarze weterynarii świętują ukończenie studiów. Już po raz 16 zorganizowany jest właśnie taki piknik. Absolwenci mają co świętować. W końcu studiowali na najlepszym wydziale weterynarii w Polsce. Dzisiaj taki dzień naprawdę wzruszenie po prostu wielkie. Jest Pani dumna z córki? Bardzo jestem dumna. Zachować będę sumiennie i gorliwie. Najlepszy kampus w Polsce, no to stwarza takie warunki super i do studiowania, i do wypoczynku, i do, i do nauki oczywiście. Także bardzo miło będziemy wspominać ten okres. Nie zamieniłbym Olsztyna na żadne inne miasto. Jakie masz plany teraz po studiach? Na razie robię staż w Olsztynie. No a później świat stoi szeroko otworem. Przestrzegać będę godności zawodu. Córka sama wybrała, no a rolą rodziców jest wspierać, tak żebyśmy kibicowali i pomagali jej potem, żeby no, wytrwała na tak trudnych studiach. Jedna z najlepszych w kraju uczelni weterynaryjnych, albo nawet najlepsza, jak usłyszałem. Nasz Uniwersytet Olsztynia, zwłaszcza nasz Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie, ma i akredytację, ma szerokie uznanie i teraz to się bardzo liczy nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Jak to się stało, że zostałaś najlepszą studentką? Nie wiem, ciężka praca, trochę ambicji, czasem trochę za dużo. Dlaczego Olsztyn? Bo jest bardzo dobra uczelnia, bardzo ładne miejsce, piękne miasto, blisko domu, piękne jeziora, najpiękniejszy kampus w Polsce. W Olsztynie miłośnicy imprez artystycznych nie mają czasu się nudzić. Wydział Sztuki UWM zorganizował piknik promujący działalność wydziału i zachęcający do studiowania właśnie tam. Atrakcji, jak zwykle, nie brakowało. To już po raz trzeci z rzędu Wydział Sztuki organizuje na Rynku Staromiejskim piknik sztuki. Bardzo się cieszę, że pracownicy i studenci Wydziału Sztuki są obecni w mieście. Publiczność nie jest statyczna i właśnie o to chodzi w piknikowaniu. Na razie nie, myślę, jest bardzo dobrze. Jak dwie krople wody. I włos jest tu za uchem. Jest. Medale są. Myślę, że niektóre osoby niezamierzenie dostaną karykaturę, jak się zmęczę. Ja chciałem się zapytać, czy to jest jakiś zbiór dla Interpolu? Nie, to jest zbiór dla artysty, który tworzy dzieło przy pomocy ludzi, którzy zechcą zostawić swój odcisk.
To jest tak zwany prawdziwy aparat fotograficzny. Wszystkim się zdaje, że to jest był taki stary aparat i to już właściwie przeżytek, a to wszystko jest nieprawda. Piękny kolorowy tatuaż, róża, kwiatuszek, jakiś aniołek. To studentki z Instytutu Sztuk Pięknych to czynią. W rzeźbiarze nasi proponują glinę, tylko glina plastyczna specjalna do ceramiki. Można techniką graficzną odcisk swojej ręki zostawić. Zbyszek Urbelewicz bardzo ciekawe japońskie inspiracje w rysunku pokazuje. Zespół Pieśni i Tańca Kortowo to grupa folklorystyczna, która reprezentuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Składa się ze studentów i absolwentów uczelni. Dziś obchodzą swoje 45-lecie. Ostatni jubileusz miał miejsce 10 lat temu, dlatego dla nas, dla młodzieży, która jest obecnie, organizacja tego wszystkiego to jest nowe. Wielki koncert, 3-godzinny, wiele układów. 45 lat zespołu, wielu zaproszonych gości. Dostaliśmy się na studia i były nabory do zespołu Pieśni Tańca. Stan wojenny był bardzo ciężko w Polsce. Jedyną przepustką, żeby gdziekolwiek wyjechać, to był zespół Pieśni Tańca. Bezsprzecznie to były najpiękniejsze lata naszego życia, ponieważ wszyscy wtedy byliśmy młodzi, pełni entuzjazmu. Tancerz ze Stanów przyleciał specjalnie na obchody 45-lecia, Krzysztof Krakowiak, który między innymi jako kolega starszy z mojego Wydziału Weterynarii wprowadzał nas do zespołu Pieśni Tańca. Zespół się cały czas zmienia, także członkowie, dlatego przecież, że to są studenci, także są około 5 lat w zespole. Natomiast pracujemy cały czas z tym samym materiałem, czyli z tym, co jest dla nas najpiękniejsze, czyli kulturą ludową polską. Tworzymy naprawdę nie tylko zespół, ale tworzymy wspaniałą rodzinę, coś, co pozostaje w naszym życiu do końca. Studiowanie kierunku zamawianego przynosi szereg korzyści. Jakich? Przekonali się o tym studenci informatyki na UWM. Studiujemy na kierunku zamawianym i jednym z punktów tego projektu był wyjazd studyjny do Las Palmas. Zwiedzaliśmy tamtejszy uniwersytet, widzieliśmy głównie pracownie robotyki, mają tam bardzo ciekawe roboty. Wyjazd był bardzo ciekawym doświadczeniem, idealnie pasował do toku studiów, ponieważ w tej chwili prowadzimy zajęcia ze sztucznej inteligencji i robotyki. A wydział, na który się udaliśmy, specjalizował się w robotyce, w szczególności w robotyce oceanicznej. Mieliśmy przyjemność wizytowania laboratoriów robotyki i sztucznej inteligencji. Studenci po powrocie zabrali się ze zdwojoną siłą do pracy, naładowali pozytywną energią Las Palmas. Była to na pewno okazja i dlatego warto studiować informatykę, warto angażować się w wszelkie projekty związane z kierunkiem informatycznym, ponieważ jest bardzo dużo możliwości. Na naszym uniwersytecie możliwości są ogromne, aby wyjechać gdzieś, poznać nowych ludzi, świat. Zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody na UWM w ośrodku jeździeckim naszego uniwersytetu odbył się memoriał docenta Wadowskiego, założyciela stadniny w Kortowie. Mieli przyjemność spotkać się ze znaną z telewizji sędzią Anną Marią Wesołowską. My przy okazji zadaliśmy jej kilka pytań. Jak dostała się Pani do programu, który emitowany jest na antenie TVN-u?
Moja twarz była znana TVN-owi, ponieważ od 2000 roku zapraszałam młodzież na lekcję wychowawczą w sądzie. Kilkanaście tysięcy łódzkiej młodzieży przeszło przez moją prawdziwą salę rozpraw. Media to pokazywały. Później głośna sprawa łódzkiej ośmiornicy, również pokazywana w mediach. Jak przyszło do programu, to TVN chciał po prostu, żeby to była już twarz, którą znają. Skąd autorzy serialu biorą inspiracje na odcinki? To są prawdziwe sprawy sądowe, które gdzieś w jakimś mieście się odbyły. Troszeczkę staramy się je zmieniać po to, żeby prawdziwi bohaterowie nie odnaleźli się tak wprost. A czy wszystko jest wyreżyserowane, czy może pani coś tam dodać od siebie? Właściwie cały czas coś od siebie dodaję, ponieważ ja w tym programie nie gram. Ja jestem tam sobą, tak również wygląda moja prawdziwa sala rozpraw. Mowy końcowe, wyroki, to jest pewna niewiadoma. Pozdrawiam was serdecznie i życzę powodzenia na egzaminach. Sztuka metafory to wernisaż plakatów i ilustracji, jakie powstały do książki Baśnie o miłości i innych dziwnych zjawiskach. Autorem prac jest Rafał Olbiński, a podziwiać je mogliśmy w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia. Po raz pierwszy realizujemy wystawę w zasadzie z inicjatywy Wydziału Nauk Ekonomicznych. Zaczęło się od pierwszego plakatu przywiezionego przez córkę z Paryża, potem dwie wystawy w BWA. No i pomyślałam sobie, że to jest już najlepszy moment, żeby porozmawiać z panem Olbińskim, czy w ogóle jest to możliwe, żeby przyjechał otworzyć wystawę. To jest tylko pozornie paradoks, że związki między ekonomią a sztuką mają charakter sztuczny. Są kraje na świecie, że nie ma dobrej sztuki bez wyników ekonomicznych i odwrotnie. Czasami proszę znajome o pozowanie. Oczywiście tam czasami poprawiam urodę, jak ten chirurg plastyczny. Wspaniałe Madonny na przykład z tych obrazów renesansowych czy barokowych, to najczęściej to były piękne kochanki tych malarzy, które potem historii jako Madonny występują, prawda? Fortepian, który akurat został umiejscowiony w tamtym miejscu, to było wykorzystanie przestrzeni akustycznej do prezentacji muzyki. Jestem bardzo otwarty na współpracę z innymi wydziałami. Myślę, że dopiero to jest początek tej takiej szeroko pojętej współpracy ze wszystkimi wydziałami. Cześć! Jesteśmy Teatr Kloszard i działamy od 2006 roku w Olsztynie pod egidą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Naszym podstawowym środkiem przekazu jest słowo. W tym roku organizujemy noc teatralną od 19-21 czerwca ją. Nawiązują one do legendarnych już nocy teatralnych prowadzonych przez panią Krystynę Spikert. W programie przewidujemy wiele atrakcji, takich jak spektakle, występy taneczne, występy muzyczne, warsztaty, impreza. Co ja wam będę dużo mówił? No przyjdźcie, to się przekonacie. Wspiera nas wiele różnych instytucji. Rektor UWM, prezydent miasta Olsztyn, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Ośrodek Sportu i Rekreacji UKIEL. Kochani, jeśli chcecie się dobrze bawić, to zapraszamy was serdecznie na naszą noc teatralną. Wstęp jest wolny. Nasz festiwal dowali jak dzik w sosny. Pozdrawiamy! Hej, jak ci tam? No chodź, tańcz, no rozluźnij się, no będzie fajnie, będziemy tańczyć, a potem będziemy piwo, hello, a ty co? Zorganizował piknik, Musimy być z tej strony. Życzymy wam miłych i słonecznych wakacji. To miało być razem, że przepraszam, menuci. Wjechaliśmy. Spokojnie.